Barbara II. Tam jest właśnie maszynownia naprzeciw nas. A tu w tym miejscu stał szyb. I była kiedyś płyta i on był zasypany. Dziś, jak widać, już nie jest. I łatwo można zajrzeć do środka, z czego skorzystał Artur Pietrzyk z grupy eksploratorów Urbex. Tak wygląda wnętrze szybu, gdzie udało się opuścić kamerę. To pozostałości kopalni Barbara w Chorzowie, a dokładnie miejsce dawnego szybu kopalnianego. Kilkadziesiąt lat temu znajdował się on tuż obok maszynowni przy ulicy Lompy. Dziś to tak naprawdę duża dziura w ziemi przesypana gałęziami, która zdaniem eksploratora może stanowić zagrożenie dla przypadkowych przechodniów. Zwłaszcza, że to teren, na którym stoją garaże. Pierwsza rzecz, którą słychać jakby cały czas opuszczając ta kamera, to, że woda tam płynie dość tak mocno, strumienie. Na samym dole tej wody nie widać, więc jest to bardzo ciekawe, skąd to słychać. Na tych wyższych poziomach widać jakieś takie przekładki stalowe, może podesty, może nie wiadomo co to było. No a na dole już jakby cały przekrój szybu jest, nie wiem jak to nazwać, ogołocony, nie ma nic, nie zostało. A na dnie praktycznie no, troszkę liści, które wpadły przez ta dziura i więcej nic nie widać. No jest bardzo ciemno, jest głęboko, około 25 metrów, a średnicy to może z 5 metrów. Udało mi się go znaleźć po prostu wędrując i poszukując jakichś pozostałości i śladów właśnie po górnictwie na terenie Chorzowa. O tym odkryciu wiedzą odpowiednie służby. Chorzowskie Centrum Zarządzania Kryzysowego i Straż Miejska. Ta zadeklarowała, że zabezpieczy teren. Dziś na miejscu można było zobaczyć wyłącznie taśmę, która niekoniecznie zniechęca potencjalnych śmiałków do jej przekroczenia. Centrum Zarządzania z kolei miało przekazać eksploratorowi, że wiedzą o dziurze, a teren jest zabezpieczony. Wydział Usług Komunalnych zajął się tą sprawą, było zabezpieczenie tego terenu taśmą i w najbliższym czasie, chodzi o kilka najbliższych dni, to zostanie jeszcze zabezpieczone taką betonową płytą. Także to już ostatecznie rozwiąże ten problem, nie będzie w tym miejscu już w żaden sposób niebezpiecznie, ale oczywiście też Straż Miejska regularnie przyjeżdża tam na miejsce, sprawdza ten teren. Przekazano nam również, że pozostałości po szybie były kiedyś zasypane, jednak takie zabezpieczenie niestety jest chwilowe. Dlatego też miasto zastanawia się nad docelowymi, trwałymi rozwiązaniami. Ciekawostką jest również fakt, że nieopodal na sąsiedniej działce znajduje się kolejny otwór, również po szybie kopalnianym. Tam prywatny właściciel zabezpieczył teren. W nocy z 3 na 4 grudnia kierowcy na autostradzie 4 mogą spodziewać się utrudnień. Kolejny wielki transport przemieszczał będzie się przez Polskę. Przez kolejne noce elementy maszyny TBM do drążenia tuneli na drodze S19 pokonywać będą drogi województwa śląskiego w kierunku Łodzi. Zaczynamy w nocy z 3 na 4 ten transport wjedzie z województwa polskiego do województwa śląskiego. Najpoważniejsze utrudnienia będą następnej nocy. Musieliśmy wyłączyć z ruchu jedną łącznicę z autostrady A4 na A1 w kierunku Łodzi. Tam musieliśmy zdemontować latarnie. Poza latarniami z drogi zostały usunięte m.in. elementy przeszkadzające w pokonywaniu trasy, takie jak barierki. To już drugi tak duży transport, ten pierwszy dotarł do celu. Jest to kolejna część maszyny drążącej tunel. No, znacznie przekracza normatyw, ma długość prawie 74 metrów, a waga zestawu i tych części napędu do maszyny skrawającej to prawie 500 ton. Z ruchu będzie wyłączona m.in. część węzła Sośnica w Gliwicach, umożliwiająca przejazd z autostrady A4 na autostradę A1. Podobnie jak poprzednio, transport będzie dobrze oznakowany i będzie pokonywać trasę tylko w godzinach nocnych. W nocy z 5 na 6 grudnia zaplanowany jest przejazd z województwa śląskiego w kierunku Piotrkowa. Oszukiwali metodą na policjanta, teraz usłyszeli zarzuty. Potrzebujemy pani pomocy. Proszę iść do banku, wypłacić wszystkie pieniądze i przekazać temu mężczyźnie. To dobrze, pomogę. 5 osób zostało oskarżonych o popełnienie łącznie ponad 30 przestępstw. Jak przekazała prokuratura okręgowa w Sosnowcu, zorganizowana grupa przestępcza metodę oszustwa na policjanta wykorzystywała m.in. w Będzinie, Rudzie Śląskiej i Gliwicach, a oskarżeni działali w okresie od stycznia do marca. Zatrzymano 3 mężczyzn i 2 kobiety.
Prokurator w ramach tego śledztwa ustalił, że członkowie zorganizowanej grupy przestępczej dzwonili do pokrzywdzonych, podając się za policjantów. Informowali pokrzywdzonych, że prowadzą tajną policyjną akcję, w ramach której zamierzają zatrzymać osobę, która wraz z pracownikiem banku planuje ukraść pieniądze z konta osób pokrzywdzonych, które przed tym ostrzegano. Osoby te zachęcano, żeby pomogli fałszywym policjantom zatrzymać sprawcę tego czynu. Musiały one jechać do banku, pobrać ze swojego konta pieniądze i przekazać je fałszywemu policjantowi. Ten rzekomo miał zabezpieczyć pieniądze przed kradzieżą. Można powiedzieć, klasyka gatunku. I choć mogłoby się wydawać, że liczne kampanie społeczne powinny uświadamiać, takie oszustwa wciąż są nagminne. W mediach społecznościowych każdego dnia pojawiają się wpisy informujące o kolejnych wyłudzeniach lub podejmowanych próbach oszukiwania na policjanta. Kolejna ofiara oszustwa, tym razem metodą na policjanta. Pokrzywdzoną jest 27-letnia mieszkanka Andrychowa, która przez swoją ufność straciła 67 tysięcy złotych. Czytamy na profilu Policji Małopolskiej. Uważajcie i w razie czego zgłaszajcie takie incydenty na policję. Dziś w Śniatach takie telefony otrzymały 3 osoby. Ostrzeżcie swoich bliskich, informuje mieszkanka Śniat. Grupa przestępcza, przeciwko której sosnowiecka prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia, wyłudzała od swoich ofiar kwoty od 17 do 65 tysięcy złotych. W 2021 roku mieliśmy 9 zarejestrowanych tego typu przestępstw. W porównaniu do 2002 mamy tych przestępstw 7, czyli notujemy spadek. Jeżeli chodzi o przestępstwa na policjanta, to należy pamiętać, że policja nigdy nie zadzwoni do kogoś w takim celu przekazania pieniędzy, ani też nie pośredniczy w takim przekazaniu. Jeżeli chodzi o inne legendy, które wykorzystują oszuści, no najlepszym sposobem, żeby się ustrzec, jest zadzwonienie do osoby, na którą te osoby się powołują i próba konfrontacji, ustalenia faktów. Ponadto policja podkreśla, że każdą taką próbę oszustwa należy niezwłocznie zgłaszać w najbliższej komendzie. Można skorzystać również z dedykowanego krajowego systemu cyberbezpieczeństwa drogą elektroniczną. 4 osoby z grupy przestępczej, o której informuje prokuratura w Sosnowcu, zostały tymczasowo aresztowane, a za popełnione przestępstwa grozi im kara 8 lat pozbawienia wolności. Jest wyjątkowy ze względu na swoją konstrukcję, jak i to, że będzie w pełni automatyczny. Dobiega końca budowa wielopoziomowego parkingu na Tylnej Mariackiej w Katowicach, w którym zaparkować będzie mogło 240 kierowców. Prace powinny potrwać do końca roku, później rozpoczną się odbiory. Dla wielu mieszkańców Katowic ma to być choć częściowe rozwiązanie problemu. To znaczy jak najbardziej, bo nie ma gdzie stanąć. Myślę, że tak, bo za centrum zawsze jest problem z zaparkowaniem, a tak to, jak to powstanie, to spoko. Też pytanie, ile to będzie kosztowało, nie? Zaparkowanie tam, ale myślę, że pomysł fajny. W ramach budowy na Tylnej Mariackiej stanęła już ostatnia z konstrukcji automatycznego parkingu. Na parking składają się 2 zespoły, większy z 12 maszynami, mniejszy z 8 maszynami. Wysokość parkingu to 17 metrów. Co ważne, automatyczny parking będzie działał w ten sposób, że po zaparkowaniu na specjalnej platformie, już bez udziału kierowcy, samochód przeniesiony zostanie na odpowiednie miejsce. Teraz pozostaje uzbrojenie tych maszyn, uzbrojenie, czyli wyposażenie je m.in. w platformy, na których te samochody będą umieszczane i będą unoszone na konkretne miejsca w tej maszynie. Do tego cały osprzęt dodatkowy, jak czujniki bezpieczeństwa, światła ostrzegawcze, kasy, interkomy, cały ten osprzęt, który dodatkowo zostanie zaprogramowany tak, by każdy mieszkaniec mógł w komfortowy, wygodny i szybki sposób samodzielnie korzystać z tych parkingów. Budowa automatycznego wielopoziomowego parkingu kosztować ma prawie 23 miliony złotych. Poolimpijskie złoto przez Sosnowiec. Przez 3 dni w tym mieście odbywa się Puchar Świata Juniorów w szabli. Bierze w nim udział ponad 300 zawodniczek i zawodników. Po raz pierwszy do Sosnowca przyjechały szablistki i szabliści z Nigru, Peru, Brazylii czy Uzbekistanu. Topowi zawodnicy tutaj przyjechali do nas z całego świata. Jest tutaj Japonia, także Stany Zjednoczone, Polska startuje, także fajnie. Jeśli chodzi o te przygotowania, to bardzo dużo i bardzo intensywnie. W piątek rano rozpoczęła się rywalizacja wśród kobiet. W sobotę rywalizować będą mężczyźni. Na obecną chwilę mamy zgłoszone 136 zawodniczek. Jest to Puchar Świata, 18 Puchar Świata, także pełnoletni taki Puchar Świata w tym roku.
puchar, który cieszy się ogromną popularnością. O czym świadczy to, że 18 lat jest rozgrywany w Sosnowcu, czyli powtarzalność poprzez Międzynarodową Federację Szermierczą i przyznawanie właśnie Zagłębiowskiemu Klubowi Szermierczemu tej organizacji. W Sosnowcu swoje międzynarodowe kariery rozpoczynało wiele zawodniczek i zawodników. Były przypadki, że zwyciężali w Sosnowcu, potem zdobywali Mistrzostwo Olimpijskie. To nie jeden raz, więc takich przypadków mamy bardzo, bardzo dużo. Więc to pokazuje, że hasło Sosnowca po olimpijskie złoto jest jak najbardziej prawidłowe. To chociażby Amerykanka Mariel Zagunis, która w 2004 roku wygrała Sosnowiecki Puchar i jeszcze w tym samym roku sięgnęła po złoto na Olimpiadzie w Atenach. Potem powtórzyła sukces w Pekinie. Już w najbliższą niedzielę najważniejszy dzień na Górnym Śląsku, 4 grudnia, czyli Barbórka. W Katowicach tradycyjnie rozpocznie ją przemarsz orkiestry dętej ulicami Nikiszowca. Świętowanie Barbórki rozpoczęło się natomiast już w Zabrzu. Ponieważ jarmark trwa od 2 do 4, jako że 4 świętujemy Barbórkę, będzie tradycyjna śląska biesiada i dużo, dużo górniczej muzyki w wykonaniu orkiestr górniczych. Warsztaty całodniowe dla dzieci przez wszystkie 3 dni w naszej strefie, w której się znajdujemy. Także zapraszamy najmłodszych, dorosłych i dziadków. W dniu Świętej Barbary zaplanowana jest również wizyta prezydenta Andrzeja Dudy w kopalni węgla kamiennego Pniówek, podczas której prezydent złoży znicze oraz kwiaty przed figurą Świętej Barbary. Spotka się także z górnikami i bliskimi ofiar katastrofy z kwietnia tego roku. W wielu miastach odbędą się też uroczyste nabożeństwa. Będziemy prosili o Boże błogosławieństwo dla nich. Główna, centralna msza święta pod przewodnictwem arcybiskupa Wiktora Skworca, metropolity katowickiego, także z jego pasterskim słowem, będzie odprawiona w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Pawłowicach Śląskich. Tegoroczna Barbórka będzie jednak różnić się od tych poprzednich, między innymi ze względu na kryzys energetyczny i sytuację w branży wydobywczej. Gdyby nas słuchano od kilku lat, to tego węgla by tak naprawdę nie brakło, bo gdy doszło do momentu takiego, że odbiorcy, głównie odbiorcy węgla energetycznego, go nie odbierali, no my musieliśmy niestety zredukować produkcję. Polskie kopalnie wciąż zapewniają pokrycie około 71% zapotrzebowania na węgiel przy produkcji energii elektrycznej w Polsce.